linie pod dwie proste linie, które się spotykają i mamy znak krzyża. Tak często przechodzimy przez skrzyżowanie. Ale właśnie ten prosty znak, czy to proste zdarzenie, zatknięcie się dwóch linii, już sami ludzie dostrzegli, że jest to coś więcej niż tylko coś powszedniego. Nie na darmo w matematyce znak krzyża znaczy coś więcej. Pewnego bogactwa, zwiększenia. Zresztą przekraczając skrzyżowanie, spotykamy się zazwyczaj z innymi. Może to nam i przeszkadza. Ale z drugiej strony mamy tą niezwykłą okazję spotkania, zetknięcia się z różnymi innymi sprawami, z innymi ludźmi. Bo rzeczywiście można się spotkać właśnie z tym, że tak wielu osobom ten znak krzyża tak bardzo przeszkadza. Komu? Tym, którzy nie wierzą. Jeżeli nie wierzysz, to co się przeszkadza skrzyżowanie? Przecież nie będziesz go rozkopywać. To cóż ci przeszkadzają dwie zbite deski? Oni głęboko wierzą w szatana, w Boga, ale stają przeciwko Bogu. Dlatego ten krzyż im przeszkadza. Dlatego możemy usłyszeć te słowa, że krzyż trzeba zdemontować, że krzyż trzeba wyciąć, że krzyż trzeba usunąć. Bo krzyż przeszkadza w urzędzie pracy, w szkole, w przestrzeni publicznej. Komu przeszkadza? Tym, którzy są wrogami dobra, dawania dobra. Tym, którzy znają własne interesy. I to Słowo Boże. I ta mądrość Boża jest dla nich wyrzutem sumienia. Jest dla nich jakimś porażającym piorunem. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyż. Nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym. Dziękujmy Bożej obecności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych i szpitali. Niech on tam pozostanie. Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości. O tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz. Niech się tak stanie.